Hej, z tej strony Drakonager, witam w siódmym odcinku serii Zagrajmy w Botanikula. Eksplorujemy dalej ten podziemny ekosystem. Chociaż na razie nie wiem jeszcze gdzie pójdziemy. A właśnie, mamy jeszcze te kryształy, no to... Je, damy temu czemuś na suficie. Ciężko to nazwać sufitem, ale mniejsza o to. Nie wiem, chyba pójdziemy tędy. Dobra. Coś tu nie działa. Ale czemu? Co się stało? A, dobra. Muszę po prostu kliknąć na tę rurkę. Okej, tak to jest zaprojektowane. Nie kłóćmy się z tym. Zastanawiam się, co to jest za miska? I co ona nam da? Właśnie, trzeba jeszcze dać ten klarnet, flet, czy co tu tam jest. Zostały jeszcze trzy te kryształki. Muszę sobie przypomnieć, gdzie jest to coś, któremu mamy oddać jego instrument. To nie, to nie on. Bo on, jemu zorbaje szuliken. Najlepsza chyba lokacja w tej grze jak dotąd. Złapała mnie za serce. Kto oglądał te dwie? Dlaczego? O, tutaj jeszcze nie byliśmy. Oż ty, cyganie jeden! Zrobimy ci ten, no. Wjazd na chatę! A, taka minigierka. Ty, to nieźle. Coś w rodzaju Pac-Mana, tylko w takim labiryncie. Ty, no niezłe! Może trudno to nazwać Pac-Manem, chociaż... Nie, po prostu... Nie wiem, czemu to powiedziałem, szczerze mówiąc o tym Pac-Manie. To kompletnie nie pasuje. Chociaż w sumie ten stwór zachowuje się troszkę jak Pac-Man. Kurde, fajna minigierka. Dawno coś takiego nie grałem. Jeszcze ten 8-bitowy dźwięk. Ciekawe, co się stanie, jak wyjdzie. No siema. Może dostaniemy achievement? Czekajmy chwilę. No kurde, trochę jak Pac-Man się zachowuje, tylko że my jesteśmy tabletką, która ucieka przed Pac-Manem. To jest dopiero niezłe. Dupa. Nie ma achievementa na Steamie. No ale karta zawsze coś. Korci mnie. Jeszcze raz. Od razu widać, że to Józef. Chociaż jest taki troszkę potłuczony. Trzymaj swoje słońce, Celestio. Rozwalamy ta muzyka. Ogólnie opowiadam, audiowizualne jest tutaj zajebista. Co? Jak to? Jest ich więcej? A może teraz zaniemy achievement. O, piłka! Co tu się dzieje? Jakaś kurde fasola czy inny gra z kapustą? Co ja mam zrobić z tą piłką? Jak mam ją zdobyć? Czy wątpię, że tutaj tak sobie po prostu... O! Jest! Udało się! Mamy piłkę! Mówię troszkę głośniej, bo muzyka jest dość głośna, nie chcę teraz przyciszać specjalnie. Dobra, nie wiem gdzie ją wykorzystamy, ale... Znajdziemy to miejsce. Okej, gdzie jest ten, który chce swój instrument? Tu swoją fujarkę. Dobra, tutaj nie wykorzystamy piłki.
Tutaj zdobyliśmy ten puzon. Nie, już biorę jakie instrumenty, żeby tylko były. Ładna muzyczka. A no dobra, nie czas na podziwianie symfonii. Korowy. Nie czaję tego miejsca. Nie wiem. Te miejsca są naprawdę pokręcone. Psychodela bym to nazwał. Nie no, bez przesady. Siema? To ty! Mamy! Coś dla ciebie. On... Ktoś gra światłem? No, od razu jaśniej. Jest! Jest to, czego szukamy. Zagadka rozwiązana. Prawie. Zapiszemy na szybko. Czym ty jesteś? Jakąś miską z zębami? Co my mamy zrobić? A, okej. Teraz pytanie. Którą? Nie wiem. No! Durnie! Jazda! Jeszcze to. Co się stanie, jak klikniemy tego stwora? Nic prawie, że. No chodźmy jeszcze tutaj. Okej. Jakaś kolejna miska. Nie no, może to jakieś runy? Pojęcia nie mam. Chcieliśmy do punktu wyjścia, że tak powiem. Kurna! Jaki szajs, nie. Źle. Nie tu miałem iść. Nie! Gówno! A, zapomniałem, że tutaj się wracamy. Naprawdę ciekawie zaprojektowane plansze, muszę przyznać. Było save'a zrobić. W sumie to nie jest zły pomysł chyba. Tak to będę zużywał mi czasu. Dobra. Ja pierdzę. To jest naprawdę poplątane. No i dobra, zapisujemy. Proszę niepowodzenia, wczytam, będzie szybciej. Nie wiem, tędy. Okej. Spróbujmy tędy. Juhu, udało się. Nie musimy wczytywać. Durnie! Ja. Pierdziele, co za banda foków. Aż zapiszę, bo jak to znowu skrzanią. Albo nie daj Boże, ja to zrobię. No. Trzeba się normalnie zachowywać, a nie jakbyś się dostał padaczki. Nie skać jak pojebany. No, super. Czy gdzie tą piłkę? Komu mogę dać jakąś tą cholerną? Okej, tu mnie jeszcze nie było. Znowu zapis. Co to za jakieś żółtko? Gdzieś widziałem coś takiego. Kurde, gdzie? Jest tu coś ukrytego. Tu wygląda jakby coś było, ale... Chyba mi się wydaje. Dobra.
Czy gdzieś widziałem takiego stworka, no? Spadłuwa. Musi wami się pieprzyć teraz. Nie. Tu już byliśmy. Może tędy? Ja naprawdę nie wiem, gdzie mam ich. Jest to jeden wielki labirynt. Nie, tu już byliśmy. No co jak co, ale zaprojektowane to jest genialnie. Nie, jeszcze raz nie. Jak pójdę tędy, to jest to samo? Okej, dobra. Ja pierdzielę, no. Wynoszę się stąd. Derpi. No, tego szukałem właśnie. Teraz pytanie, jak to zdobyć? Czekaj, mam pomysł. Jej, udało się. Zadowolony? No ja myślę. Jeszcze to po prostu chyba tak los zdoby. No próbuję coś zrobić, to nic. Dobra. Tylko jak jemu pomóc? Kurde. Nie mam żadnego obiektu, który by mu pomógł. Na pewno dałby nam ten kryształ niebieski. Niebieski kryształ. Tak powinienem powiedzieć. Dobra, nie mam jeszcze żadnego przedmiotu, który bym pomógł teraz. No to... teraz pytanie, gdzie było to żółtko? Dobra, niech będzie, damy od razu. Jeszcze dwa. Może to żółtko nam da jakiś ogień. What the fuck? Co to jest? Nie wiem, Morfeusz skrzyżowany z toną gruzu? A. Władca run. Tam żywiołów. Nie. Dobrze, mędrcze. Przyniesiemy ci te kamienie. Kurde, niby... Nie ma to jak zmienić grafikę tak nagle. No, dobra. Trzymaj swoje jądro, czy co tu tam jest. Ty patrz, mózgo mu wypadło. Co tam masz ciekawego? Ale super, batyskaw. No nie mogę. Umrę ze śmiechu zaraz. O. Pantofelki i ameby. Kurde. Kolejna genialna lokacja. W której nie trudno się pogubić. Tak myślę przynajmniej. Nic tu nie ma, serio. Trochę do kitu. Dzień dobry. O! Okej. Co myśmy do cholery zrobili? Boże. Czy my jesteśmy normalni w ogóle, że robimy takie rzeczy? Może to się nam przyda? No, raczej, że się nam przyda. Raczej nam tego nie dali bez powodu. Co to był za dźwięk? A, no tak, mapa. Ale po co nam talinka, że tak powiem? Jeszcze tego nie wiem. Próbuję to na razie ustalić. Nie mogę, no to tędy. Czego szukamy? Szczęścia? Titanika?
Jest runa, tak jak myślałem. Jak to zdobyć teraz? Na razie jeszcze nie wiem. Na razie jestem w fazie ustalania tego. No i teraz nie możemy tam popłynąć. Świetnie. No to tędy niech będzie. Może ten stwór, przez to, że go tak rozciągnęliśmy, nam pomoże? Nie wiem jak, ale... Dobra! Muszę jakoś się uwolnić teraz. Jestem dość mocno ograniczony. Dobra, puszczaj. Cholera! Co ja mam zrobić? A może trzeba było jakoś tego potwora, co pilnuje tej runy, jakoś tym okiem zająć? Nie wiem, improwizuję trochę. Skoro możemy tam dopłynąć z tym okiem, no to, to musi mieć jakiś związek. Jest! 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 Jestem genialny! Oh yeah, tak to się robi. Wiedziałem, że to nie jest przypadkowo tutaj. Super, udało nam się. No to teraz płyniemy dalej. Może coś znajdziemy ciekawego. Trochę to pusto, ale... Odkryliśmy już prawie całą tutaj mapę, ten obszar. O, jakieś dziwne stworzonka. Jakieś takie liście, jakby. Czekajcie, tam może jest jakieś przejście, czy mi się wydaje. Widzę światło! Ten, no. Jak to się kurde nazywa ten orzech? Zapomniałem, kurde, jak mogę zapomnieć? Co to jest? A, okej. Ty, to fajne! Nie spodziewałem się zobaczyć tutaj grę w grze, że tak powiem. Wyścig biedronek. Ja pierniczę. Szaleństwo. Jest po prostu... Coś dziwnego. Grałem! Z zawodem. Czy coś? Czekaj, zawód. To jest chyba biedronka, ale nie jestem pewien. Okej. Próbuję jakoś... coś zrobić dzięki temu, ale nie wiem, czy coś da. No mimo wszystko fajna minigierka. Nie, nie chcę mi się powtarzać. No, recy, naprawdę podoba mi się ta gra. Jestem zaskakiwany na każdym kroku. Jak się ten orzech nazywał? Kurde, jak mogę zapomnieć? Ziemny! Chyba. Nie jestem pewien, jak mi się przynajmniej wydaje. Kto myśmy znowu odblokowali? A, to coś. Dobra. Właśnie jestem jakimś wielkim zwolennikiem zbierania kart, to muszę przyznać. Miło się zbiera te. No dobra. Tutaj to już wszystko. Wypływamy na powierzchnię. Ale fajnie naprawdę zwiedzić podwodne czeluści tego ekosystemu. Dobra, pytanie, co teraz mam zrobić? Gdzie mi jeszcze nie było?
Czego jeszcze nie zrobił? Fuck, nie chcę tutaj. Jeśli na razie mam tylko połowę run, to światło mnie zastanawia. Ale dobra, już się wracamy spokojnie, bez nerwów. Muszę pomyśleć, gdzie się udać teraz. Tu już byłem. Tu już nic nie ma. Tu też już zebrałem. Ej! Jak mogę tego nie zebrać wcześniej? Dobrze, że mi to zebrało podczas wychodzenia stąd. Cud po prostu. Czy jeszcze jakaś... Jeszcze jedno zostało mi do zebrania. Tylko gdzie to może być? Nie mam pojęcia. Nic nie możemy zrobić. Om nom nom. Cuda nie z tej ziemi. Po prostu. Niech to się chwilę zastanowię. Pójdziemy tędy. Dopiero teraz skumałem, że to są drogowskazy. Brawo ja. Myślę, że jeszcze jedną roślinkę ma ten z armatą. Tak myślę. O, Red, naprawdę. Trudno się tutaj nudzić. Gdzie teraz? Where to go? Mam wrażenie, że oni mogą coś zrobić. Jak pomóc temu koleżce? Nie wiem. Ciągnięcie sznurka nic nie da. A nawet ognia nie mamy. Kombinuję, kombinuję, myślę, myślę i... Nie ma żadnego pomysłu. Czy jest jeszcze jakieś miejsce, w którym nie byłem? Tutaj jest niedomknięty obszar. Spróbuję tutaj się udać. Dobra, żeby teraz się nie zgubić. Tędy. A, okej! Okay. Jak mogę na to nie wpaść? Dobra. Niska grawitacja, widzę. Niezła zabawa. Co teraz? No kurde. Za daleko chyba jest. Albo... Wiedziałem, że to nie może być takie proste. A może po prostu trzeba jakoś tutaj wskoczyć. Ja się teraz zwrócić nie mogę. Dobra, po prostu się zastanówmy. Możemy też machać myszką tak. Bez wodu i składu. Czemu nie? Zawsze taka jakaś opcja. Matka, ktoś. Takie rzężenie jakieś dziwne. What the fuck? To jest naprawdę. Okej, okay, teraz nie możemy wejść, bo blokuje stwór. I to ma sens. Ale nadal nie mogę się tutaj skoczyć. No myślę.
wymyśleć nic nie mogę. Dlaczego nie mogę tutaj w ogóle doskoczyć? Rety. No skadrzesz tu. Ja pierdzielę. Co jest z tym? Tu też nie mogę. Coś robię źle widocznie. Dobra. A może źle, że tutaj zaskoczyłem? Nie no, raczej. Nie dlaczego źle niby, no. Zawsze taki krok naprzód. Tylko, że na razie to stoję w miejscu. W ogóle nie mogę się prawie ruszyć do tych trzech planetek. Co się stanie teraz? Okej, to coś podejdzie i tyle. To jest dość dziwne, co się dzieje. Co nie ma chyba żadnego związku z tym, no ale mimo wszystko myślę. No, improwizuję, nie oszukujmy się teraz. Teraz to ja improwizuję. Dlaczego nie mogę tu doskoczyć? Co jest z tym? Dobra, czekajcie, muszę się zastanowić. Powiem tak, miałem już serdecznie dość błądzenia, nic nie robienia, no, stania w miejscu. Sprawdziłem poradnik i dowiedziałem się, że tutaj, w tym oto pomieszczeniu, że tak to określę, także fachowo, da się coś zrobić. Otóż trzeba w odpowiedniej kolejności kliknąć. No widzicie, już jest zmiana. No i widzicie, grają. Jakie zarąbiste to jest. Zajebiste. Naprawdę 2 na 10. Rety mają uszy. Sprawdzam jeszcze ten poradnik. Nadal nie do końca jestem pewien, co zrobić. To jest naprawdę... No przecież, kuźwa, to próbowałem! Dobra, już wiem, co trzeba zrobić. Nie ukrywam, nadal się jeszcze w tym gubię, ale okej. Z tego, co znalazłem... Trzeba... Poczekajcie, bo już... Okej, wrócić się tu. Czekajcie, teraz tak. Nie mogę tu skoczyć. Czekajcie, może coś robię źle. Już wiem! Ja pierdzielę, że też sam na to nie wpadłem. Oczywiście. Czekajcie, zaraz wam powiem, o co mi chodzi. No właśnie. Trzeba użyć tych... tego czegoś jako sprężyny. Że też sam na to nie wpadłem. Ja pierdzie, to jest takie... proste. Jak mogłem na to nie wpaść? Nie wiem, no trudno. No trzeba będzie użyć tego stwora? No dobra. Jak mogłem sam na to nie wpaść? Przecież to jest... takie proste. Co się stanie, jak teraz skoczymy na to? To samo. Dobra. Jak już troszkę czasu straciliśmy, więc...
Ale próbowałem wtedy przejść i... no. Czekajcie. A, dobra. Kurde, to jest tak zaprojektowane, że... chciałbym naprawdę troszkę kombinować, żeby na to wpaść. Ale fajnie. Nie, poczekajcie. To jest tak zaprojektowane po prostu, że... może się tym pogubić. Ale fajnie. Kurde. Nie padł na coś takiego. Okej, udało się. Mamy tu oczywiście roślinkę, szem kryształ, runę i kolejną tego typu zagadkę. Ale nią się zajmiemy już w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Cześć.